Cześć, siemanko wam wszystkim, zapraszam was do kolejnego odcinka z Mafii 3. Jak widzicie, już jesteśmy w akcji. Dojechaliśmy tutaj na wybrzeże i mamy się zająć barkami ze śmieciami. Tutaj mamy tylko trzech gości, więc nie będzie to, myślę, trudne. Chociaż jak widzicie, mamy jeden pasek zdrowia. Nie znalazłem nigdzie po drodze... żadnej apteczki. Więc niestety, musimy jakoś sobie radzić. Ale myślę, że jak jest tylko trzech gości, to damy radę. Czy wy myślicie inaczej? Ja myślę, że myślicie podobnie. Proszę jeszcze, oni tu po prostu będą przychodzili. Ups. Dobra. Wszyscy? Wszyscy. Okej. Okay. No to teraz tak. Wybieramy pistolecik. Raz. Dwa. I trzy. Wszystko? No co? Przecież znalazłem. No jeszcze coś tu jest? No hej. No co my tu teraz mamy do zniszczenia, bo nie do końca rozumiem. Ukradnij skrytkę z kasą. No dobra, nie, no tu mamy wszystko rozwalone, nie ma nic więcej, no nie możemy tu więcej nic zrobić. Dlatego jedziemy dalej. Ale teraz naprawdę by się przydała apteczka. To koniecznie. No, wskakuj. Lincoln. Mamy dwa koktajle mołotowe, ale niestety żadnej apteczki. Dobra, to tutaj... To by było na tyle. To teraz pojedźmy sobie do... Okradnij skrytkę z kasą i tam powinno być chyba wystarczająco kasy, chociaż 13 tysięcy. Może być ciężko. No zobaczcie, tu do przodu wysypisko. Tu jestem przekonany, że będziemy konfrontowali się z czyścicielem. Jak on tam? Nie, chłystkiem chyba. Czyściciele? Nie. O, mamy tą skrytkę. Nie skrytkę, tylko węzeł radiowy. Oj. A się nie zabije? Idealnie. No tu jeszcze mamy jakąś... O! Nie, myślałem, że jest apteczka, ale niestety jest tylko część elektroniczna. Niestety nie uraczyła nas gra. Nie poratowała nas apteczką. To weźmy sobie tą część elektroniczną. Chociaż coś. Jak nie apteczka, to chociaż coś. Dobra, tu sobie wyjdźmy. Bierzemy furę. No, dobra, gorsza niż nasza, ale tam już się nie będziemy wspinać. I tak, zaraz za 600 metrów wysiadamy i działamy z jednym paskiem życia. Może to być bardzo ryzykowne. Oczywiście możemy zadzwonić po naszego ziomulka, który nam przywiezie i... jaka furka. Przywiezie i broń, i kamizelkę, i apteczki na pewno. Więc to jest kuszące. Jeżeli nic nie znajdziemy po drodze, myślę, że będzie trzeba tak zrobić. O! Tutaj mamy kolejny węzeł. I ten węzeł może nam pokazać przeciwników znajdujących się w miejscu, w tym miejscu, gdzie mamy ukraść... O, jest apteczka, jest apteczka. W tym miejscu, gdzie mamy ukraść tą kasę. Ale ważne, że jest apteczka, więc może nie będziemy nawet dzwonili do naszego kolegi. Przepraszam, zmęczony jestem. Poradzimy sobie bez jego pomocy. Zobaczcie, cyk. I apteczka jest...
Tu powinna być. No i gdzie? Jest. Jeden. No dobra. Szału nie ma. Bo tylko nam uleczy teraz, nas uleczy, nie będziemy mieli na... o, otworzymy sobie. Na kolejny. W razie czego. Aha. Okej. Oho, podwójna brama, widzieliście? To jest dopiero zabezpieczenie. Akcja toczy się chyba, ile tam, 40 lat wstecz, a my nadal nie mamy takich podwójnych bram, takich zabezpieczeń. Dobra, ale uleczmy się. Przewrócono zdrowie, musieliśmy to zrobić. Z jednym paskiem nie ryzykowałbym ataku na... No może nie na siedzibę, bo to oczywiście nie będzie jeszcze siedziba. No ale nie będzie tu ich mało. Na pewno nie będzie ich mało. Oni... Ups! Dzięki. Oni kasy pilnują. Ujeny! Co to jest? Słuchajcie, zabij, zabij, zabij. Ktoś usłyszał? A tu jest jeszcze jakiś gość. Zabij. Ale tu głównym celem jest chyba okraść tą skrytkę z kasą, a nie po zabijaniu, zobaczcie. Ale mamy od groma celów do zabicia. Chodźcie, spróbujemy z tamtej strony, bo tam mamy apteczkę. Więc liczę na to... O, kto mnie zauważył? Liczę na to, że jak przyjdziemy z tej strony... Ej, co jest grane? Kto tu nas szuka? Chyba coś się zbugowało, co? Oj, oj, oj. Grubo było. Grubo było. I nadal nie jest za ciekawie. O! Ale piękny headshot. Kurczę. Idą? Koniecznie do apteczki. Dobra. Mamy apteczkę. Trzeba się podleczyć. A tu kasa jeszcze była. No to tylko 500 dolków. Ale 500 dolków też piechotą nie chodzi. Podobno. Zobaczcie. Tu jest koleżka. Chodź tu. Somebody? Looking over here now. Dobrze. Circle back. See if he's over there. But why do I gotta go? Dwóch ich jeszcze zostało. You see that fucker? That shit's all here. Let's go. No i co, ostatni? Nie.
Jeszcze tu. Ach. Ty. Koniec. 600 dolków. To zabieramy tu, jesteśmy w domu. Nie, notatkę. Hajs. Haha, wystarczająco dużo szkód. Ale poczekajcie, jeszcze ten hajsik weźmiemy, gdzieś tu jest. Nie, tu nie ma. Tu gdzieś indziej jest. Ale co my tu mieliśmy zrobić? Aha, skrytka z kasą, właśnie. Ile hajsu? Wow, 10 tysięcy. O to chodziło. Dobra, ale jeżeli... Dobra, wtargnięcie, przecież tu już nikogo nie ma. Ale jeżeli mamy już wszystko załatwione ze śmieciarzami, to ja myślę, że najwyższy czas chyba się skonfrontować z tym. Aha, porozmawiaj. Skonfrontować z tym bossem śmieciarskiej mafii. Dlatego wsiadamy w auto, jedziemy do pani Marii, bo to nie jest Maria, to jest pani Maria. Maria Bava. Zagadamy z nią, że zrobiliśmy już wszystko, aby przyciągnąć frajerzynkę. Frajerzynkę do nas. Gdzie mamy się wybrać? Chociaż ja zabij czyścicieli. Nie, tam. Oni chyba nie będą we mnie, co? Oho. A jednak będą we mnie. Tylko żeby żaden świadek nie dzwonił na policję, tylko proszę. Ja tu nic nie robię, ja naprawiam węzły telegraficzne, telefoniczne. Wiecie, o co mi chodzi. Cyk, zakładamy. Thank you. I dobrze. Jedziemy do Marii. O, chociaż tutaj, zobaczcie, mamy... Co tu mamy? Apteczkę. Mamy apteczkę i propagandę. No, propaganda propagandą, to później bym mógł zabrać, ale apteczka jest nam bardzo przydatna. Tym bardziej, że... Ujoj. Tym bardziej, że będziemy zaraz się zajmować bossem mafii. No, znaczy bossem. No, ja mówię na nich bossowie, no ale to oczywiście do bossów im jeszcze daleko. To są... To są żołnierze mafijni, no wysoko postawieni mobki. Mobki, oczywiście chodzi mi o, przepraszam, że używam anglojęzycznych zwrotów, chodzi o gangsterów. Mobki, oczywiście, to chyba tam inaczej w górach multiplayerowych. Nie, to boty, sorry. Widzicie? Tak się znam. Taki youtuber ze mnie. Jak tu jesteśmy tak blisko, to aż żal było, zobaczcie, na masce starego jakiegoś jeepka leży. Dobra, jedziemy szybko do Marii i zobaczmy, czy potwierdzi się moja moja wersja, że pojedziemy na to wysypisko, na które tam obok którego przyjeżdżaliśmy kilka razy. A, i będziemy musieli kaskę chyba zadzwonić do konsiliera, bo słuchajcie, 32 tysiące to już szkoda by było stracić. A, i tam mieliśmy węzeł podsłuchowy. Ale myślę, że my tam to wysypisko już odkryliśmy, bo jak przejeżdżaliśmy obok, to widzieliście, tam bardzo dużo było przeciwników, więc wydaje mi się, że nie musimy już tam w tamtej okolicy jeszcze szukać węzła. Dobra, mamy miejsce parkingowe piękne naprzeciwko round the clock baru dla policji. Ale my przecież nic złego nie robimy. Maria. Nie denerwuj się. Musiałem to zrobić. Mr. Simmons let me go today. You sound happy about it. Apparently they're having trouble with the business and he can't afford to pay me, but truth be told, I'm glad to be out of there, away from that place. Puppy at the dump now? Yeah, why? What are you gonna do? Are you gonna kill him? All depends on Puppy.
Nie zabiję go, Maria, nie bój się. Akurat jego nie zabiję. Jest, gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest apteczka. Gdzie tu masz, Maria, apteczkę? Tu masz, o, jak cię lubię. Mamy dwa zastrzyki adrenaliny. Co mnie bardzo, bardzo niezmiernie cieszy. Nie, tu nie przejdziemy. Dobra. Nieważne. Skonfrontuj się z Polem Chłystkiem Simonsem. No i co? Zobaczymy, czy miałem rację, czy tam. Zobaczmy. Oczywiście, że tak. Słuchajcie. Mogliśmy dawno tam wjechać, zrobić rozpierduchę i do widzenia wszystkim. No, chociaż pewnie jakbyśmy weszli tam bez tej misji, bez zagadania z Marią na sam początek, to pewnie co, weszlibyśmy, wystrzelalibyśmy wszystkich, ale oczywiście pana Pola Chłystka by tam nie było, no bo... O, a tu obok jeszcze coś jest konkretnego. Aha, to jest ten broń. Dobra, to z bronią zajmiemy się później. Na początku załatwmy tego Chłystka i będziemy mieli biznes śmieciowy z głowy. O! Widzieliście? Jest zejście do kanałów? Zobaczymy. Coś tu na dole jest. Czy to tylko będą... Aha. Okej. Dobra, nie będziemy tutaj się zgłębiali, bo nie wiadomo, gdzie ten tunel, gdzie te tory prowadzą. No. Uważaj. No, jedź, ja zawracam. Ach, centymetr, milimetr. Calculated. Dobra, jedziemy. Pamiętajcie, 32 tysiące mamy, musimy oddać je do konsiliere. Koniecznie, bo szkoda, naprawdę byłoby szkoda je stracić. No okej, wyjeżdżamy już z tunelu. I zbliżamy się, już się zbliżamy. Jesteśmy na miejscu. Tylko gdzie tu jest jakieś wejście na teren? Tu jest wejście na teren. Patrzcie, tu my tu byliśmy już chyba. Hans, consigliere, gratis. I want to unload some cash in Barclay. Hold your horses, I'll get to you. Dochodź tu. Dziękuję. Zobacz, 142 tysiące. Tak, my tu byliśmy. Chyba jak kradliśmy kasę. Albo zabijaliśmy informatora, już nie pamiętam. Ale zdecydowanie. Ujejku, czterech wartowników. Czego oni tak mocno pilnują? A nie, wysadzaliśmy tu. Słuchajcie, wysadzaliśmy. Zdecydowanie wysadza... O, widzicie? Rozwalony ten? To tu wysadziliśmy. Ten budyneczek. Ej! Oj. To słabo to rozegraliśmy. Zdecydowanie bardzo słabo to rozegrałem. Z tamtej strony mam nadzieję, że nikt do nas nie wyskoczy. Trzech wartowników, no kurczaki. Nie podoba mi się to.
Ale ładne headshoty na razie idą. To mi się podoba. Oj! Tu wartownik. Podejdź tu. No, a u góry tam chodzi. Trzech wartowników, kurczę. No dobrze, dobrze, po cichu może nawet go zdejmę, wiecie? O, oczywiście. No spoko. Stąd przed chwilą strzelałem, a goście sobie na spokój. Idzie. O, tam kolejny. Idzie do nas? To nie wartownik. No ale dobrze, niech tu przyjdzie. Mam nadzieję tylko, że z tamtej strony nikomu się nie pomyśli przychodzić. O, ten ma fajną broń. Wiecie co, może go weźmiemy ją. Gdzie jest ten wartownik? Dobra, jeden wartownik został. Tutaj tych tam sobie tam poradzimy. A tego wartownika bardzo bym chciał zdjąć. Ajej. Dobra, on idzie chyba w naszą stronę. Mhm. Pięknie. Dobra, niech po prostu tu przychodzą. Jak najwięcej ich. Tylko ile ich tu jeszcze jest? Może oni tutaj będą się respić. Ale nie. Z tego co kojarzę, tu nie ma tak, że wrogowie... Bang! Że wrogowie się respią bez końca. Tu chyba mieliśmy, o właśnie, amunicję. Ups! No, jeszcze. Stop him for fuck's sake. Dobra, chyba wystarczy już ich, co? Czy jeszcze któryś? Dobra, co my tu mamy? Tu mamy już tego naszego przeciwniczka. Ale jeszcze ma jednego przydupasa. Już nie ma. Idziesz? I co teraz powiesz? Chłystek.
No. Oczywiście, że dodaj 4000. Bang. Ojoj. Zabezpieczono biznes śmieciarski. Świetnie. Dzwonimy teraz. Zaraz zależy do kogo, tak? Dokładnie. Poprawiona stabilność broni. Tutaj zapewnić dodatkowy zastrzyk adrenaliny i usunąć niebieskie strefy. Kontrolowane dzielnice. Ja bym chyba troszeczkę dodał Berkowi, nie. Dla Vito. Ja myślę, że Vito. Trzeba dać dla Vito. Z tego co kojarzę, Vito później ma tego consigliere, który objeżdża i zbiera naszą dolę z biznesów. No, będzie trzeba oddać całą dzielnicę dla Vito, też na pewno. Tylko jeszcze nie wiem, czy teraz, czy później, zobaczymy. Także mieliśmy robić, pozbywać się biznesu związanego z bronią, z handlem bronią, a pozbyliśmy się na początek najpierw biznesu śmieciarskiego. Every bad thing you experience, every trauma, they never leave you. Sure, you might forget about them for a while, but when the next one comes along, no matter how slight, it brings everything back. It reminds you of the weight you've been lugging around. I knew I couldn't carry all that on my own. Dobrze. To mamy zrobione. Biznes zabezpieczono. Z oboje współpracownika lekarz mafii 2 dodatkowy zastrzyk adrenaliny, także już możemy chyba nosić 4. O, tutaj trochę kask jest porozrzucane. No dużo nie, bo tam po 100 dolarów. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Tak, biznes śmieciarski już jest załatwiony. To jest rozmowa, tu jest to przydziel dzielnice i tak dalej, i tak dalej. W następnym odcinku myślę, albo przejdziemy w końcu do broni. Myślę, że tak, hazard, czarny rynek i korupcję zostawimy sobie na później, zrobimy tutaj, widzicie, zostało nam 225 dolków i zajmiemy się bossem związanym z handlem bronią. Także słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku. Na razie, hej!